Сегодня, ребята, хочу вам показать и всех, конечно, приветствую на своем канале «Простая жизнь в Польше с Натальей». Значит, сегодня у нас проходят занятия украинцев польскому языку. Так что оставайтесь с нами, будете смотреть. Я надеюсь, вам будет очень интересно, насколько сегодня наша группа была большая. Значит, занятия проводились 2 часа, потому что людей, желающих, было очень много. Так что все вам покажу, оставайтесь со мной. To jest powiedzmy mniej istotne. Najważniejsze, żebyście wiedzieli, że wszystkie wyrazy, które odpowiadają na pytanie, co robi, to są czasowniki. I one występują w 3 czasach. Mamy 3 czasy, tak? Ja coś robię teraz, tak? W czasie przeszłym coś robiłam, bo to było, tak? Robiłam. A w czasie przyszłym będę robiła. Ja to ten i on w tej chwili zaznacza, żebyście Państwo zapamiętali sobie, prawda? I robię to celowo, tak? Skończyłam 27 lat i mam zawód fryzjerski. Pięknie. Tymczasowo nie jestem pracując. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie i gratuluję. Słyszę, że mówi Pani to prawie. Słucham. Następnie. Proszę. Mam na imię Irena, mam 24 lata. Pracuję na Florencji. Nie pracuję na... Jestem Krakowską. Jestem Krakowską. Albo pracuję jako Krakowska. Okay. We Florencji. Pracuję jako Krakowska w Florencji. Chcę nauczyć się rozmawiać. Też Pani na dobre drodze. Dziękuję. Proszę. No na imię Ludmila. Jestem z Ternopola, mieszkam w Wałbrzychu ponad 3 lata, wychowuję dziecko. Bardzo ładnie i poprawnie powiedziałam. No widać, że ci, no, którzy z Państwa są dłużej, no to jest zrozumiałe. Ale powiem Wam, że ciężko było się nauczyć polskiego, gadać jest lepiej, a pisać to jest ciężko. To znaczy z pisaniem, no ja wiem, no ale chodzi o to, żeby się komunikować, prawda? To jest ważne, żeby po prostu te komunikaty, żeby powiedzieć to, co się chce powiedzieć, prawda? I to jest właśnie to przyswajanie tych słów. I to głównie należy do Państwa, tak? No, bo ja nie jestem w stanie wbić Wam w głowę na przykład 50 polskich słów, tak? No wiadomo. Dobrze, kto jeszcze? Chętnie bym posłuchała jeszcze jakichś życiowych słów, że tak powiem, słucham. Dzień dobry, mam na imię Bogdan. Jestem mężczyzna. Mam nazwisko Zuber.
Такі поля, як м'яниця, що це ж таке. Єврейці, трошечки. Мешкам в Ладзику уж понад 1 лад. 1 рок. 1 рок. Ну, добре. 1 рок працюю, тут роблю керівниці. О, цікаве то є. Єстем керівцем. Ні. Роблю керівниці. До самого. Na czym polega robienie kierownicy? Robię co ja robię? Co ja robię? Kierownicy. No co ja robię? Poprawiam. Ale to jest szycie kierownicy, czy montowanie kierownicy? Montowanie już zrobię kierownicy, jeżeli tam jakieś jest błądy, może tam poszyć. A ten? Dzień dobry, spóźniony uczeń. Ale się cieszę, że was tyle jest. Dzień dobry. Dzień dobry. Fajnie jesteś. Mogę słowo i mi nie przeszkadza, tak? No przeszkadza, ale ja się nazywam Kwiatkowski Piotr. Jestem szefem tego bałaganu. Też autorem tego projektu, gdzie cieszę się, nie będę wam przeszkadzał. Fajnie, że jesteście, korzystajcie. Tu czujcie się jak u siebie, dobrze? I to będzie wasz dom, jeden, drugi, tak, siedlica. No i tyle. Mogę wam zrobić zdjęcie, żeby puścić się na siedlica. Jeżeli ktoś ma... To po prostu niech się wróci, zadzwoni. Pozdrawiam was, bawcie się dobrze. Do widzenia. Wracając do akcentu. Nasz akcent jest na przedostatnim sylabie od końca. I nie mówi się na przykład Wałbrzych. Tak jak pan powiedział, proszę powiedzieć Wałbrzychu. 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 Pan akcentuje jak gdyby pierwszą sylabę. Wałbrzychu. Może to lepiej zabrzmi na wyrazie matematyka. Niektórzy mówią matematyka. Matematyka. I to jest głos. Ten akcent jest istotny. Także trzeba pamiętać, że to jest na przedostatniej sylabie od końca. Dobrze. Natomiast półgłosek jest 23. I to jest na przykład A jest samogłoską, ale B to już jest współgłoska, bo słyszymy B, F, E słyszymy, tak? Ale piszemy w postaci jednej litery. Tak? I dźwięk jest taki B, tak samo jest C, D, F, G, G, to jest was trzy, W i S. To jest tyle, jeżeli chodzi o alfabet, to są te najważniejsze rzeczy. I teraz tak, wiem, że państwu sprawia trudność litera L. Ja nie mogę wychwalić tego tytułu. Łódź. Łódź. Proszę sobie powtórzyć może. To jest tutaj za dużo państwa, żebym każdego mogła sprawdzić, że tak powiem. Ale proszę sobie powtórzyć, żeby było słyszalne łódź. A teraz luz. Musimy sobie popracować, bo powiem tak, wszyscy mamy, każdy z nas aparat mowy. Wszyscy jest przystosowany do innego ułożenia, bo to ten
niente, greszcie, tak składają po jednej stronie, po drugiej bardziej kule, tu się podnosi do podniebienia i tak dalej. Ten rok powstają cierpienie. Wasz aparat mowy jest przyzwyczajony do waszego alfabetu, prawda? To jest samo macie tutaj problem z M i O. Ale zaraz jeszcze będzie trudniej.